Miłości, a fundatorem tablicy jest Urząd Miasta Terespol, natomiast inicjatorem zachowania pamięci o generale Krajowskim w ten właśnie sposób jest Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii Prochownia Terespol. Od teraz tablica znalazła swoje miejsce, równie godne, nowe, ponieważ w miejscu dotychczasowym stanie dzisiaj stanął pomnik, również poświęcony generałowi Krajowskiemu. Jesteśmy winni, ażeby tą tablicę osłonić również z wszelkimi honorami obowiązującymi zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Proszę zatem... bohaterowi, żołnierzowi, który jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Kim był generał Krajowski? Sądzę, że wy, mieszkańcy tego miasta, doskonale o tym wiecie. Był przecież jednym z was. A kim był dla nas żołnierzy? Najlepiej oddają to słowa obecnej dzisiaj z nami pani Wielisławy Papadopoulos-Krajowskiej, wnuczki pana generała Krajowskiej. Dziadek był oddanym żołnierzem i wielkim patriotą. Choć miał tylko jednego syna, zwykł mawiać, że ma ich wielu, bo synami określał swoich żołnierzy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nazwę skwer imienia generała dywizji Franciszka Krajowskiego placowi przylegającemu do ulicy Wojska Polskiego od ulicy Henryka Sienkiewicza do ulicy Władysława Rejmonda, stanowiącemu działkę numer 1909/2, obręb ewidencyjny numer 1 Terespolu. W tych czasach, kiedy wasz mieszkaniec Terespola, generał Krajowski, dostał zadanie 23 stycznia 1920 roku sformować dywizję z 3 pułków z armii Hallera i po 3 miesiącach poszedł na front, to tylko raz zdarzało się w historii. I dzięki walkom, jakie stoczyli i zapałowi tych żołnierzy, otrzymali miano żelaznej dywizji. Był to wspaniały człowiek, wspaniały generał, troszeczkę może przez historię zapomniany, ale wierzę, że dzięki wam przywrócimy pamięć o wspaniałych bohaterach tamtych czasów. Serdeczne podziękowania i pozdrowienia od pana wicepremiera rządu polskiego Jacka Sasina oraz pana senatora Grzegorza Biereckiego na ręce pana generała oraz pana burmistrza, bo to jest dla nas bardzo ważne. O Boże Ojców, od wieków nam znany, co chronisz polskie wojsko po wszej ziemi, z którego srogiej dłoni jest nam dany rząd nad lasami i rzeki bystremi. Cześć i chwała bohaterom! Ładuj! Salwo! Patrz! Ładuj! Salwo!
Zawsze byłem dumny ze swojego miasta i ze swoich mieszkańców. Jest to uroczystość dwudniowa dzięki inicjatywie między innymi 18 Dywizji Zmechanizowanej Siedlec pana generała Jarosława Gromadzińskiego. Stało się tak w sposób zupełnie przypadkowy. Koło miłośników fortyfikacji i historii w Terespolu spotkało się z wojskiem naszej Rzeczypospolitej Polskiej z Siedlec. Między innymi pewną inicjatywę przyjął pan doktor Przemysław Wróblewski i cóż, i stało się tak, że nagle przyjechał pan generał Gromadziński i później rozmawialiśmy przy herbacie i sam się dowiedziałem, że twórcą dywizji zmechanizowanej 100 lat temu był generał Franciszek Krajowski, z urodzenia Czech, z życia Polak, mieszkaniec Terespola. Ustaliliśmy, że nadamy imię ulicy bądź skwerkowi, akurat skwer imieniem generała Franciszka Krajowskiego. I po pierwsze pomnik generała Franciszka Krajowskiego, zresztą pani wnuczka generała również uczestniczyła w dzisiejszym wydarzeniu. Dwa dni, w dniu wczorajszym rekonstrukcja bitwy polsko-bolszewickiej, jedna z wielu potyczek zwycięskiego boju Polaków z roku 1920 pod Terespolem, piękne wydarzenie, a dzisiaj z udziałem wojska, z udziałem wielu zaproszonych gości, kolejna uroczystość, kolejna impreza. Zresztą te dwa dni nie byłyby możliwe, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i rządowe program Niepodległa, jak dobrze pamiętam. Zresztą honorowym patronatem oba wydarzenia objął pan wojewoda lubelski Lech Sprawka i pan marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Można zobaczyć w tej chwili i rosomaka, i czołki, wiele jeszcze bozów opancerzonych. Za chwilę będzie można zjeść, a może już, grochówkę wojskową. Artyście Teatru Wielkiego Opery Narodowej, za chwilę piękny koncert wojskowy, przeboje lat 20. Myślę, że jest coś pięknego i dla młodzieży, i dla dzieci. Są jakieś tam zjeżdżalnie i strzelnica na broń ostrą. Także to jest też niezwykle istotne. Myślę, że tego typu wydarzenia, ta współpraca, gdzie ci była Kompania Honorowa Wojska Polskiego, orkiestra reprezentacyjna, będziemy mogli jeszcze nie raz gościć żołnierzy i wspólnie organizować tego typu święta patriotyczne. A powinniśmy je, bo jeżeli im dłużej pamiętamy o tego typu wydarzenia, kultywujemy je, to tym bardziej możemy być spokojni o pokój nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jestem dzisiaj bardzo wzruszona całą uroczystością, bo przyznam się, że zostałam wyrugowana z Terespola w 50 roku z moją mamą decyzją urzędu, wtedy była Rada Narodowa chyba w Białej Podlasce. Byliście niepożądanymi mieszkańcami tego miasta. Byliśmy osobami, które zagrażały strefie nadgranicznej i w ciągu 72 godzin musiałyśmy ją opuścić. I tak się stało. I pojechałyśmy donikąd, nie wiadomo gdzie. Tak sobie, do znajomych, do rodziny żadnej nie było, bo mój ojciec był jedynakiem. Dziadek w Polsce jako Czech nie miał żadnej rodziny. Mamy rodzice, którzy byli z Brześcia, zostali z tamtej strony. To już była Białoruś, więc byłam ja i mama. Miałam wtedy lat 14. Ale tak byłam wychowana, że głowę trzeba trzymać zawsze w górze. I ja do tej pory, tak wojując po świecie, wędrując i tu i tam, wyszłam za mąż, miałam męża Greka, już jestem od wielu, wielu lat wdową, ale moją ojczyzną małą, mimo że mieszkałam w Atenach, mimo że mieszkałam w Warszawie, mimo że mieszkałam i pomieszkuję w Szczecinie, mieszkałam w Słupsku, gdzie ja nie mieszkałam, mieszkałam, bo taka była potrzeba, ale zawsze dla mnie był Terespol. To jest moja mała ojczyzna. 5 lat temu, kiedy powiedziałam, ja muszę pojechać do Terespola, to mnie zapytano, po co ty tam chcesz jechać? Żeby pochodzić po trawie, po wodzie, zobaczyć konowice, zobaczyć rogatkę, zobaczyć kościół, pocztę.
poczta tu gdzieś była. Miasto ogromnie się zmieniło. Była, tak. I to wszystko było moje. Do tej hali biegałam całą okupację po landrynki. W takiej tubce z gazety zrobiona tubka i pani ważyła albo 5 deko, albo 10. Tak? I to są moje dziecięce najbardziej słodkie wspomnienia. Wszystkie jasełka, wszystkie obchody 6 grudnia z panem Tarasiukiem Mikołajem, który prowadzał nas dzwonkami. Byłam pierwszym takim jego przybocznym. Zawsze żywa, zawsze z głową do góry i taka jestem. Poznałam niedawno, parę lat temu, panią Barbarę Lipowiecką, z którą poniekąd jak mam ją jak bratnią duszę i zaprzyjaźniłam się z nią. Piszemy do siebie raz kiedyś na Messengerze. Ja pytam, co jest w Terespolu. Dostaję wiadomości. Pan Jurek, witam. Tak, wszystkiego dobrego. Panią widzi, tak. Zrobił. No, tak. Tą fantastyczną rozmowę, świetna wypowiedź. Pani Wielisławo, zapraszamy w imieniu Terespola częściej do tego miasta. Jak tylko będę sprawna z tą laską albo z nową laską, przyjadę. Dziękuję bardzo. Obiecuję. Wszystkiego bardzo dobrego. Bardzo miastu dziękuję. I wszystkim takim młodym ludziom, o których tutaj widzę. Pan, Basia i Jurek. Wszystkiego tak, dobrego. Tak, trzymajcie. Dzięki wielkie. Ku chwale ojczyzny. Wielkie dzięki.